Cześć, witam Was w siódmym odcinku z serii Zagrajmy w World of Tanks. W tym odcinku będę grał na serwerze testowym, który ukazał się właśnie 22 stycznia. No i tutaj właśnie dlatego będę na nim grał, bo tutaj mogę pokazać jakieś lepsze czołgi niż tam u mnie, więc po prostu zacznę grać. A zacznę grać od, no. Zastanówmy się. Od tego, od S100. Ma fajnie, nie wiem o co chodzi. Nowa plansza. A nie, bo to nie, no bo to jest po angielsku. Nie wiem dlaczego, znaczy nie, no to pewnie jest jakiś nowy tryb, ale dlaczego tylko my, jest nasz team, a ich nie ma? To jest dziwne, ale dobra. A może ich nie widać, to tak specjalnie? Dobra, nie wiem, albo mam laga. Nie mam pojęcia o co chodzi. Ruski piszą po rusku, to ja tu nie wiem o co chodzi. Dobra. A, fajnie. A, dobra, wiem o co chodzi. Czyli jak ich wykryjemy, to dopiero wtedy wszystkich widzimy. Ale to jest chyba zawsze, jak zawsze 15 na 15. Chyba tu się trochę. Aj. Nie przebiłem go? Z takim działem to bez problemu powinien go przebić. Kurde, ale mi odjął porządny exp. Mi odjął. No, damage 750 mogę zadać, a penetracja 230. No dobra, penetracja nie jest zbyt duża na tym dziale, ale. Kurde, wkurza mnie to, że nie mam tych modów, naprawdę. Aż się tak przyzwyczaiłem, już przybliżam, przybliża. Ale co się dzieje, że się nie przybliża? A tu nie mam modów. Kurde, już zacząłem się tak trochę oszukiwać. Ale nie wiem o co chodzi z tym takim pytajnikiem, co tu jest. O tym o. Nie wiem o co tym chodzi. Ale to się dowiem pewnie w przyszłości.72 sekundy, jak tak szybko strzelnąć, na przykład 0,6 na sekundę, to nie, no to jest po prostu pro działo, naprawdę musi być chyba. Dobra, tam go nie dosięgnę. A wszyscy już go próbują zabić, bo 200 ma expa, znaczy HP. Jest! Mój pierwszy kill na serwerze testowym! Jest! Dobry ja, dobry ja. Dobra. Jeszcze nie trafiłem w niego, nie wierzę. Dobra. Jak się przeładuje działo, to wtedy w niego spróbuję strzelić. Dobra. A nie, bo on tam się co. Dobra. Nie, co za nietrafienie. Dobra, nietrafienie.
Kurde, ale mnie to wkurza, że nie ma tych modów. Naprawdę. No, ja go nie przebiłem, on też mnie nie przebił. Ciekawie, dobra. Czas się tu uratować. O, pięknie. Nie przebiłem go, fajnie. A on mi celuje w gąski, mi celuje, co za cfelas. No i magazyn mam uszkodzony, ciekawie, naprawdę. O, tak mu chcę w boczek tu scelować. Nie zdążę chyba. Aj, gąski, naprawdę. Nie wierzę, że w gąski trafiłem. Co za masakra. Jeszcze mam magazyn uwalony. No, ale już jest ostatni gościu. Żeby mnie nie zniszczył, żeby mnie nie zniszczył. Ale kurwa, celuje we mnie. Sorry. Celuje we mnie ten cfel. No i dobrze, dobrze. I pierwszy kill, pierwsze zwycięstwo. Pięknie. Niestety w gąski wtedy robiłem tak, to go zniszczył, miałem 2 kila, ale dobra. No, działa, działa. Jak się nie ma modów, to działa. Fajnie, że tak automatycznie wyskakuje. No pewnie, stalowa ściana. Super. Ej, powiem szczerze, naprawdę jestem zadowolony. Teraz mausem. Arctic Region. Nie no, rozwalają mnie te nazwy po angielsku, ale dobra. Tak się zastanawiam, chyba sobie kupię tego MX-a 50B, bo widać, że on jest chyba najlepszy w grze. Na najwyżej jest zawsze i będzie na zawsze będzie najwyżej. Chyba go sobie kupię i spróbuję raz nim zagrać. A to wiadomo na tym, teraz przynajmniej dla mnie wiadomo, gdzie pojadę. Nie mam przybliżonej mapki, więc wam nie pokażę. Tutaj pojadę. Tu będę kampił na to wszystko. Znaczy pewnie na pewno ktoś będzie mnie. No, ktoś tu mówi, żebym za nim jechał, ale ja tam jestem niezależny. A, bo to nie z tej strony, kurde, trochę szkoda, że to nie z tej drugiej strony, bo bym tutaj kampił, tu bym kampił, ale dobra. Ja tu będę kampił, bo nie, ja nie chcę tak stracić szybko życia. Chcę wyjść na dobrego gracza, taki ze mnie spryciarz. Ten niszczyciel jeszcze jest ciekawy, powiem szczerze. Naprawdę. U nich na razie najlepszy, co się pokazało, to S100. W sumie to może być nawet u nich najlepszy, więc. Co on ma z tyłu najlepszy pancerz, że tak ten? A nie, bo on chce jak najdalej tamtą stronę, rozumiem. To ja też mógłbym tak w sumie zrobić. Ale ja go tu wypchnę. Ła, ła, ła. Taki ze mnie niegrzeczny chłopiec. Po prostu. Kurde, no nie wierzę, że po prostu nie mogę. Tak mógłbym przez niego. Znaczy tak, tylko z ciekawości chcę zobaczyć. On tu ma taką. Pomiędzy działem ma taką lukę. O, ktoś tu strzela do mnie, oczywiście. Tradycja.
Kurde, jest za tym. O, no, już. Dawajcie stalową ścianę. Czekam, czekam. Następną stalową ścianę. Kurde, nie mógł szybciej jechać. Trafił go pięknie, tak bym go trafił. A teraz w sumie mógłbym w niego strzelić. Zaraz mi się schowa za skały. No bez jaj. Ja chcę w niego strzelić. O, pięknie, wąski. Zaraz go. Kurde, nie przebiłem go, nie wierzę. Dobra, przeżyję. Dobra, czas się stąd zabierać. A nie, bo tu jeszcze. Dobra, dobra, to się nie zabieram. Kurde, już mnie Esto wykrył. O, ale walnął. Taka moc po prostu. Kurde, nie. Dobra, gąski mi tylko zepsuł, więc w sumie trochę bokiem się ustawiłem do niego. Kurde, no nie wierzę, jakiego ja mam pecha. Kontuj, kontuj, dobra, dobra. Pięknie, pięknie, powiem szczerze. Tajże mnie nie przebił, znowu. Stalowa ściana znowu się szykuje. Co? Znowu mi tak mało brakło. Ja nie wierzę, to one tak mają słabą celność. Zatem one się kryją w tym, u tych czołgów, kurde, wszystkich. Bo że nie ma jeszcze przybliżenia, to ja w to nie wierzę. Nie, jakiego ja mam pecha. Po prostu, to jest nie do opisania, co ja teraz czuję. Po prostu, naprawdę. Jeszcze ten gościu jest za skałą. Nie, no to kurde, prawie nic nie zrobiłem w tej bitwie. No kurde, druga bitwa z rzędu wygrana. Gratulacje mój teamie. Po prostu mieliście mnie w teamie, dlatego wygraliście. Dobra. Potem zagram sobie o tym RHM-em, bo jestem bardzo ciekawy, bo ja po prostu szaleję za tym czołgiem po prostu. Ja go chcę normalnie mieć w swoim normalnym garażu. Czyli gun, jakby ten gun o ten 12, który mam teraz założony, jest lepszy. Teraz go sobie tak urobię. Ma 55, 550, 700. On ma wolny silnik, widać. 207, dobra. Kurde, bo tu wszystko po angielsku, to ja tu nie wiem, o co chodzi. Mund, tutaj mund. Kurde, nie, czekaj, jak tu się... Kurde. Słuchajcie, bo ja tu muszę zacząć angielski. Tutaj, a tu sold from depot. Tak, dokładnie. A, dobra, bo jeszcze to do elitarnego, spoko. Marder 2 jest już elitarny i RHM też. Fajnie. Czyli teraz będzie mi się robił na załogę. Sel. A tego to ja mam, dobra. A poczekajcie, poczekajcie, bo ja jeszcze. Jeszcze tutaj chciałem zobaczyć, bo skoro on nie jest elitarny, to ja go tutaj zrobię elitarnym. Przepraszam was, że teraz tak patrzę na te statystyki, ale po prostu. Czyli który jest lepszy gun? 12, czyli tego, co mam teraz założonego. Dobra. Ja tu patrzę tylko na. Dobra. Teraz zagram sobie lowkiem. Elitarny czołg. No, który tylko można kupić za goldy. Pewnie wiecie, znacie go, po prostu marzenie każdego chłopaka. Ale po prostu ja zawsze na serwerze testowym go kupuję, ponieważ zawsze no lubię nim mniej więcej grać, tak można powiedzieć. Zagrałem nim z 5 bitew, ale lubię nim, naprawdę lubię nim grać, spodobał mi się.
Na takie ósemki to po prostu on ma idealny pancerz. Działo to ja nie pamiętam jakie on ma dokładnie. Uuu, penetracją 234, damage 320. To powiem szczerze, że podobną penetrację ma E100, tak, E100. Po prostu. Na razie jadę do. No, za tym mniej więcej czołgami. Oni chyba jadą. A wiem, dobra, jadą tam walczyć mniej więcej na te takie. Kurde, aż żałuję, że nie mam naprawdę tej mapy wyskakującej na prawie cały ekran. Naprawdę, ej, żałuję, naprawdę. Pewnie się zdziwicie, jak to się pewnie pojawi późnego lutego. Ja to nagrywam po prostu dzień po pokazaniu się serweru testowego, ale ja po prostu mam tak już ponagrywanych odcinków przed tym odcinkiem, że naprawdę się pewnie zdziwicie, jak to się pokaże w lutym. Jak tu teraz patrzę, jak on może najwyżej działo podnieść. Patrzcie na niego, popatrzcie na niego po prostu. Piękna bestia, po prostu. Oj, w następnym testowym serwerze kupię sobie Pantera 8x8, bo nagrywam z nim odcineczki. Nie trafił jeszcze we mnie, fajnie. Ale pięknie mu zasadziłem temu T34. Widzieliście, 300 chapca mu zabrałem. Coś pięknego po prostu. Oni mnie w ogóle przebić nie potrafią. Po prostu coś pięknego. Kurde, zapomniałem kupić sobie tego. naprawiacza, jakby to powiedzieć po prostu. No, tylko się nie chowaj. Po prostu coś pięknego, oni cały czas nie mogą mnie przebić, naprawdę, to jest po prostu coś niesamowitego, jak ja tak jadę i po prostu nikt mnie nie może przebić. Aj, teraz go nie przebił, aj kurde, dobra, już mnie uszkadzają. Ja naprawiłem kąskę. Teraz tak się zachłysnę moją superowością po prostu w tym czołgu i tak im po prostu dowalę. Bo muszę uważać, żeby Isu ani żaden inny taki porządny gościu mnie nie uwalił. Uuu, pięknie, pięknie. Lubię takie niskie czołgi, bo zawsze one są słabe. Kurde, mi zagradza drogę tutaj. Co za koleś. No, ja mu tylko gąski uwaliłem fajnie. No, to wiedziałem, że on się naprawi po prostu. Nie przebił mnie, niszczyciel mnie nie przebił. Ciekawe spostrzeżenie.
A fajnie, zaraz zginę, dobra. Ja nie wierzę, że w niego nie trafiłem, ale dobra. Kurde, tak mi się wystawił tyłem. Oby nigdzie nie pojechał, aby nikt go nie zniszczył. Kurde, nie wierzę. A, ten Remdam pojechał, dlatego on mnie nie zniszczył. A, spoko. Dobra. Jeżeli to przeżyję, to po prostu będzie moja druga bitwa, kiedy przetrwałem. To strasznie się cieszę, no ale też bez przesady, tak? Kurde, ile można wygrywać? No pewnie. Kurde, tu jest tylko ten gościu, tylko on jest z drugiej strony, zanim ja tam objadę tego gościa po prostu i dojadę tam do niego. Po prostu wszyscy go rozwalą. Taka będzie. No, już go rozwali. Aż po prostu GG muszę napisać. No, coś pięknego ta bitwa. Jak dla mnie przynajmniej. I kolejna misja wykonana. Dobra. Oj, liczę na high caliber, ale już dobra, przeżyję. Kurde, ten ma high caliber. Naj, dobra. Już mnie nie będę tank sniper, dobra. W sumie on miał 3700, ja miałem tylko 1787. A tu nie dałem mu tego, żeby się samoczyn nie naprawiał. Dobra. Luke, na ile nagrywamy? 23 minuty. Jeszcze dwie bitewki. Czymś nowym. To jeszcze tym i RHM-em. Ale najpierw zagram RHM-em. Ciekawy czołguś, ciekawy. Oby mnie wywaliło na siódemki. Siódemki, ósemki. To by było piękne. Bo po prostu bym wszystkich rozwalał. A jak taka była bitwa jak tym lowem by była, to by wszyscy mnie rozwalali. Teraz to będą wszyscy mnie rozwalać po prostu. Nie, 110 to jest chyba ósemka. Nie, no to jest ósemka, tak. Tak, tylko mi się wydaje, że jestem tak nisko, dobra. Klip. Tak, ósemki. Wszędzie, wszędzie ósemki. Dobra. A wrogów oczywiście nie mam. Tak, nie ma. Nie wiem, co się. Znaczy, no to pewnie tak się wprowadzili w nowym tym. Tej aktualizacji, ale dobra. Przeżyję. Jak to mawiam. Tylko 18 pocisków, a mogłem se przenieść. Na pewno więcej niż 18 pocisków. Myślę, że jeżeli będzie porządna bitwa, to więcej niż 18 pocisków zużyję. Zawsze tędy jadę, no chyba że mam E25, to ja zawsze jadę. Kurde, nie mam tej mapy. No tam, gdzie jest ta latarnia, taka górka, to zawsze tam jadę. No nie mogę wam teraz powiedzieć, gdzie to mniej więcej jest, ale bo ja tu nie mam tej mapy. O, tam jest, dobra. To tam zawsze jadę, a w sumie tutaj, no właśnie. No zawsze tam na górę jadę. Ja! Tyle zabrakło po prostu. Mało, tak mało zabrakło, że ja w to po prostu nie mogę uwierzyć.
Ej, boku mi nie przebili, naprawdę? No teraz to mnie przebili, ale boku mi nie przebili. Kto to strzelał? Chyba ten bulldog musiał strzelać. Już to nie wierzę po prostu aż w to, że nie przebili mi boku. A tu są, dobra. Czyli tutaj wszyscy ich atakują. Widzieliście to po prostu? Jest moc po prostu. ISA-6 w wieżę po prostu z całej pety normalnie przywalił. 400 odjął, no aż się boję. ISA-3 po prostu. Kurde. Gąska, gąska. Wyjedź, wyjedź, to zaraz cię rozwalę. ISIE-6. Kurde, ale ISA-3 nie, dobra. Nie przebił, nie przebił. Co za ciota, co za ciota. Po prostu. Jak mam dzisiaj wenę do grania? Po prostu. Dzisiaj weekend. Wena musi być na cały dzień. Ej, nie, ale jakbyśmy to wygrali, ja bym przetrwał. No, w to co wątpię, bo już naprawdę mam resztki życia. No właśnie. Ale gdybyśmy to wygrali, to po prostu ja bym był chyba. O, co to jest? Co to jest? Co to jest? Kurde, ja nie umiem po angielsku trochę, ale dobra. Continue. A, dobra. Nie wiem o co chodzi. Ło. A dobra, a dobra, czyli jeżeli to chodzi, że jeżeli mam, a bug, czyli jeżeli mam buga, tak, jeżeli mam buga, no to żeby im zawiadomić, a bo to jest serwer testowy, to że jak mam buga, to żeby ich zawiadomić, a zawiadomię im, ale dobra, nie, to po odcinku, po odcinku, po odcinku, dobra, back to garage, dobra, i jeszcze tutaj wam obiecałem jedną bitewkę, więc jedna bitewka już leci. Tym o chciałem zagrać. Tylko przed tym oczywiście wezmę tak, zrobię. No i tu zrobię, i tu zrobię. I przepraszam, no, trochę się nie przygotowałem. Dobra. I bitwa? Kurde, nie zaznaczyłem. Kurde, dobra, bez różnicy. Oczywiście to są na pewno chyba dziesiątki. Chyba, bo ja się tam nie znam za bardzo na tych dziesiątkach. Tak, ale no, raczej musiały być dziesiątki. Tak się zastanawiam, gdzie by tu pojechać. O, ładowanie, magazyn, a ten, magazynkowe ładowanie. Po prostu jeszcze w niszczycielu to po prostu to jest. Po prostu kocham tego niszczyciela po prostu. Już od dzisiaj to po prostu kocham go. Żeby po prostu nagram dzisiaj kilka po prostu odcinków, żeby jak najwięcej wam pokazać tych najlepszych czołgów, bo ja mam te beznadziejne, co nie? A widzicie, czyli jeżeli ktoś z wrogich gości napisze na czacie, to ja będę tutaj widział ich jako pytajnik, że ich jeszcze nie wykryliśmy, ale wiadomo, że taki gracz już gra. Coś takiego, jeżeli mam dobrze rozumieć. Kurde, object. 60 sekund, to jest naprawdę minuta magazynu ładowania? Naprawdę? Ej, bez, naprawdę, co za go koleś. Dobra, odwołuję, zrywam z nim, po prostu zrywam z tym czołgiem. Coś nieprawdopodobnego. Minuta przeładowania. Nie no, pierwszy raz coś takiego po prostu widzę, pro. Jest po prostu pro. Słuchajcie, a jakbym tak. A no da się, bo tamten gość w bitwie, dobra, tak zrobił. Ale jak tak widzę na tą konstrukcję, to przecież, patrzcie, tutaj z tyłu przecież jest takie, nie ma tak wieży jakby, tylko tutaj ludzie z tyłu stali, musieli stać, no to przecież to bardziej chyba było jakieś takie ruchome działo artyleryjskie, tak do góry po prostu strzelało, no wiecie, ale jak Arta, co nie, tylko że po prostu, znaczy no nie jestem pewien, bo ja tam nie znam się na historii po prostu III Rzeszy i czołgów, ale, no, co 2 sekundy strzał, no, dobra, możemy być przyjaciółmi, tak, taki normalnie. Związek z tym czołgiem mam. Że jak mam 5 strzałów co 2 sekundy, to tak naprawdę jest porządny strzał, no to po prostu to jest coś nieprawdopodobnego. Już mogę tutaj porozwalać trochę czołgów. Ale też oni mogą mnie rozwalić. Wow! Widzieliście tę moc? Widzieliście tę moc? Po prostu mówię wam, po prostu moc.
Jeszcze ruchoma wieża to po prostu to jest coś pięknego. Widzieliście to? Po prostu widzieliście? Tu już mam 1000 chapca zadanego po prostu, damage'a. 1000 damage'a, rozumiecie to? Jest po prostu coś takiego po prostu, kurde, aż walnę tego ISA 7 tak porządnie. Tylko muszę się już... Kurde, nietrafiony, nietrafiony. 4, 4, 5, 5, wycofaj się, wycofaj się, wycofaj się. Nie macie tu, nie macie tu. Pięknie, pięknie, dobra. Teraz muszę się po prostu porządnie schować po prostu. Jeszcze mam silnik. No naprawdę, minuta, dobra, minutę będziemy gadać o, po prostu o tym czołgu, bo po prostu minuta to jest wielki, wielki minus tego czołgu, po prostu ta minuta. Więc ten czołg po prostu jest super, ja już widzę, że on jest super. Po prostu nie ma czegoś takiego, czego by nie przebił po prostu, aż zobaczę ile on ma penetracji. Penetracji 276, czyli po prostu jak już przebije, a ma 560 damage'a zadanego, to jak już przebije, to po prostu coś... Coś pięknego po prostu, to czołg przebity już nie ma szans, dosłownie. Dosłownie albo w przenośni, po prostu dosłownie i w przenośni. Dobra. Kurde, właśnie widzicie, minuta. Minuta to jest pech, po prostu. Ta minuta. Kurde, myślałem, że tu wieżę ma mocniejszą, a tu wieżę ma beznadziejną. O, to już widzę kolejnego minus. Po prostu, no... Fajnie, że po prostu stworzone coś takiego jak serwer testowy, znaczy no po prostu, żeby popatrzeć, co tu jest nowego, no a przegraliśmy niestety, żeby zobaczyć, co jest nowego, ale to też fajne, że dali tyle golda i wszystkiego, żeby po prostu, żeby po prostu pokupować sobie czołgi, a ja to po prostu nie dlatego, że po prostu, żeby stestować im, znaczy to takie trochę oszukaństwo, ale to nie dlatego, żeby stestować, tylko po prostu dlatego, żeby... Żeby po prostu sobie pograć takimi dobrymi czołgami. Po prostu ten czołg jest super, tylko właśnie minus. Właśnie tę minutę przeładowania. Tutaj jeszcze tego tylko zluknę. No to jest... Może różnica... No ale nie ma różnicy w pancerzu. W ogóle nie ma różnicy w pancerzu. A, dobra. Już wiem dlaczego, o co chodzi. Pancerz wieży 20. Z przodu, 10 po bokach i 8 z tyłu. Więc jeżeli taka dziesiątka, jakakolwiek nawet, po prostu walnie mi w wieżę, to po prostu będę tak po prostu krwawił. Kurde, nie, to jest... No chyba nawet po jeszcze tą minutę to już da się przeżyć, ale ta wieża... To jest... Kurde, aż nie mogę na to patrzeć. Tutaj damage większy! Kurde, to na tym... Jak pan zerze S, to jest większy damage, tylko że nie ma wieży po prostu. To zobaczę tylko ile... Kurde, 43, dobra. Znaczy 34 nagrywamy minut. Dobra, no to już wygraliśmy tutaj, tylko luknę. 2000, dobra. No to tak, chciałem wam tylko powiedzieć, żebyście lajkowali filmiki, subskrybowali, oczywiście oglądali inne filmy z serii Zagrajmy w World of Tanks i oczywiście gotiki, które nagrywam i wszystko. No i po prostu... Trzymajcie się, cześć.